A jednak zagram w to gówno po raz kolejny, bo chce mi się. Nie mam co robić. I tak to będzie. No, miałem w to nie grać, ale zagram. No, tak jest. Taka, no, nie wiem jak to za bardzo nazwać, jest zmienna. Raz jest bardzo fajna, raz jest bardzo głupia. Bardzo mi się podoba, że tu jest ten czat głosowy, dodali. Ale chyba z niego nie będę korzystał. Nie wiem, czy mam włączony, czy wyłączony. No dobra. Nie wiem, czy to będę jakoś ucinał, czy coś. Ale no. Chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć, że internet. Nie miałem internetu. To dlatego wszystko była ta przerwa. Tutaj miałem taki fajny pomysł na, jak to się nazywa, film. I ten film to, no nie będę mówił co tam ma być, ale no i przedstawiłem już propozycję jednej osobie, która nie jest z kanału, ale no i dupa, no i dupa, no jak to mogło być, no i co on odwala, ja nie mogę. Czemu ja tak nie potrafię? Jakiś typ głupi. Dobra. Przedstawiłem ten pomysł już jednej osobie i mówię, że no, taki se. Więc tutaj można jeszcze sporo zmienić. Czy sporo, no. Ja w ogóle nie wiem, czy ja to będę robił, czy mi się będzie chciało. I tutaj sobie sam będę wybijał wyświetlenia. Bo nudzi mi się bardzo, jak jestem sam i taka ogólnie sytuacja. Dobra, teraz muszę pokazać trochę swoich umiejętności. Jakieś takie, o no, pokazałem chyba nawet całą boję strzeliłem. To nie wiem, z dwie rundy będą, bo nic mi się nie chce. Tak. No, ode mnie oczywiście, przy to. Dzisiaj grałem w kosza. To też jest bardzo głupia gra. Bo tak. Może sobie. O, zagramy w kosza w tej grze. Zobaczymy, czy będzie tak jak w prawdziwym życiu, że do kosza się nie da rzucić. Nie da się trafić. Bo to jest jakieś pośledzone i. Nie będę się poddawał, bo. Trochę odcinka musi być. Bo to jest takie naprawdę. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Jeden sobie tak se rzuci i to wszystko trafi od razu. A ja kurde się staram, próbuję i co? I gówno. No. Nie wiem, czy to od szczęścia, czy to naprawdę mam jakieś krzywe ręce. Nie wiem, nie wiem. Ale widzę, że on bardzo dobrze odbił. No. W sumie to nie będę na niego narzekał, bo sam źle gram. To jest moja pierwsza gra. Tu się wcześniej nie rozgrzewałem. A przynajmniej mam obronę. No mogłem tak. Nie wiem. Mogłem, ale mi się nie chciał. Tutaj może w końcu się przyłożę do tego montażu, dodam muzykę. Jak się nie zapomnę. Tylko jakąś fajną trzeba, bo i taką bez. No, z tymi prawami autorskimi. No, bo takie puste gadanie to komu by się to chciało oglądać? Na pewno nie mi. Ale no. O i pięknie, mam asystę. Tak się to powinno robić. Jestem z tego bardzo zadowolony. Ogólnie dzisiaj miałem bardzo fajny dzień. Było bardzo miło. No. Już niedługo wakacje z tego. Też jestem zadowolony. I tak to leci. No czas już. Zaraz będę stary. No już nie tak dużo brakuje. Się stary, bo starość, no. Ja to mógłbym już być na emeryturze, bo emerytura to siedzisz i nic nie musisz robić. I się tam może coś boleć, może być jakiś chory, ale no, tak, że nic nie robisz. Ja to mam w planach sobie postawić ławeczkę przed domem i sobie na niej siedzieć.
I tak spędzę resztki swojego życia. Mam w planach też dożyć 100 lat. No, bo fajnie tak sobie żyć dosyć długo. O, skasowałem go. I czy on miał ten imponującą obronę? Nie wiem. Bum! O, strzało, obrona. Kurde, gdybym to trafił, to mógłby być gol. Może to się przegra, może to się wygra. Nie wiem. Mam jeszcze dużo czasu do odrobienia tej jednobramkowej straty. Haaland przeszedł do Manchesteru City. Tak mi się to średnio podoba. Mógł przejść do jakiegoś fajniejszego klubu. No to tak, no w sensie do Manchesteru City nie ma za bardzo takiego problemu, ale średnio przepadam. Wolę. Są inne kluby, które są fajniejsze. O. O, pięknie. Siup. I co wy tu robicie? Zaraz was ominę jednym kąpnięciem i dupa. Przegracie. Wczoraj, jak tak mi się ładnie grało i byłem w formie, to no, wtedy mogłem nagrać, ale no, wczoraj miałem internet, ale przedwczoraj już chyba nie. Mówili, że coś tam wyłączyli. Tak sobie, bo coś tam chyba się pomylili. I tak to już jest, no ale wybuchłem. No 10 sekund, no o, ale on to strzeli, co nie? Strzelisz to? O, pięknie. No, odrobiliśmy straty, dobrze, że się nie poddałem. Potrzebuję przyspieszenia. Okej, dobra, spoko. To jeszcze nie koniec, więc tu się wszystko może zdarzyć. Przez te 5 sekund. Dobra, daj mi to walnąć. Może to już skończymy, bo on mi tu, no dobrze, pięknie. No to dogrywka. Dogrywka. Czyli to już jest więcej niż 5 minut. No i dupa, ale to już pewnie się przegra, bo to gra jest upośledzona. Dziękuję bardzo za grę. Wychodzę, bo już mi się nawet nie chce zbytnio czekać. Zaczynamy od razu. Poczekaj, to nie jest towarzyska, tylko to jest tryby dodatkowe i koszykówka. O, wczoraj to zagrałem, chyba przegrałem. No i tak to już jest. Raz się przegrywa, raz się wygrywa. No i co tu mogę powiedzieć? Koszykówka, jak się ogląda profesjonalnych graczy w koszykówce, to jest bardzo fajnie, ale jak... o, jeszcze jakiś ist. 2018. Na pewno mi się uda z nim wygrać. Chyba, że to taki gracz, że no, na przykład sobie wrócił po długiej przerwie. Jeszcze nie do końca umie w to grać. Oni nie wiedzą, że ja też nie umiem grać. I no, to tak wszystko wyjdzie. O, pięknie. No i zdobywamy jeden punkt. Mogliby tu zrobić, że no, jeden gol to jest się gol. Jeden taki punkt to jest właśnie dwa. To by dodało takiego trochę realizmu. No nie powiedziałbym, że nie. Obejrzałem też niedawno tego Jimmy'ego, ale to już taki... Kurde. Nie całe, nie wszystko, bo mi się już nie chciało. Nudy trochę, ale wiecie, to chyba się tych świetlików nie ma być. No i to tak. Tak to już jest, no. Mogliby się postarać dodać jakoś tak, nie wiem, coś na fajnego, takiego nowego, coś czego nikt się nie spodziewa. Albo zrobić jakiś taki
taki prima psina, że mówią, że nic nie będzie, a nagle tak walną bardzo fajnie i dużo, żeby wiesz, nikt nie wiedział przed tym, co tu się może dziać. I to by był taki fajny element zaskoczenia. No. Ja to jestem. W sumie nie wiem. Mógłbym być takim doradcą Mojangu. Co tam można sobie wziąć na nowe wersje dodać. Tylko, że te pomysły by były raz na miesiąc jakiś taki konkretny, bo większość to by była jakieś gówno. No. Albo totalnie niepotrzebne i nieprzemyślane coś. Takie to by było, że jest. To by nie miało jakiegoś większego znaczenia. Bo nie. Bo tak już sobie wymyśliłem. No. Kanał w ogóle się nie rozwija. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, co to ma być za głupota. I no, jakoś to tam leci. Nie wiem, ile to już jest. Coś ponad miesiąc już chyba. Nie pamiętam, kiedy to się wszystko zaczęło. Zaczęliśmy we trójkę. Na razie jestem sam. Już też taki trochę dłuższy czas. No. No. O, pięknie. Fajnie. Ja znowu nic nie trafiam. Nie wiem w ogóle. O, ale to było piękne. Bardzo mi się podoba to, co teraz zrobiłem. Bardzo ładne. Takie wyglądało jak zamierzone, ale to był totalny przypadek. Zero on ma. Co nic? Nie wiem, może ma jakieś lagi albo. Nic nie robi. No dziwne, żeby miał zero. Chyba, że on wyszedł i to jakiś inny dołączył, ale wątpię, chyba nie. No. Czekaj, jakbym to tak. Nie o to mi chodziło, chciałem to tak poturlać ładnie. Na to. Kurde, to. To chyba są jakieś punkty za dotknięcia piłki. No już bez przesady. O. Nie no. Bardzo mnie też ciekawi, kto dostanie za tą piłkę. Coś mało tego oglądam, ale o właśnie takie poturlanie mi chodziło, no. Gościu mi zabrał. I ja nie mogę. Ciekawe, czy to by wpadło jakby. Może. Chociaż on już tam leciał. Nie wiem od czego to się drugi raz odbiło. Dobra, jak on to ma, no to niech to ma. Niech on to bierze, o. No już to prawie broniłem. Prawie już tak było. Bardzo blisko. Jakoś to tak odbił plecami. No, taki fajny cowboy, fajna animacja strzelonej bramki. Podoba mi się. Nie powiem, że nie. No zaraz oni to wszystko nadrobią. Już tak poleciałem, żeby to tak odbić. Tak odbić, żeby oni tego nie odbili. Dobra, zostaw mnie. Okej. Dobra. Oj, no. No. Jak to się stało? Sprawdźmy. On tak sobie kopnął. Ten kopnął, tak? No spoko. To był przypadek. To nie jego wina. To wina tej głupiej gry. I on ma sobie 100 punktów. Tak sobie nagle. Tak sobie kopnął. No i przyleciało, oczywiście. No kurde, no. Typie, co ty robisz? Co to ma, no.
przegrywamy. A, nie. Frajerze głupi. Nie, no już się denerwuję powoli. Dobrze, to już koniec. Chyba, że nam teraz sobie postanowią strzelić. O, nie, o, ale mnie coś rozłączyło. O, i wygraliśmy. Pięknie. Bardzo mi się to podoba. Spadam. Servus.